Cześć, witam na kanale Telchina. Mam dzisiaj kolejną paczkę dla Was, a zaraz ją otworzymy i sprawdzimy, co kryje zawartość tej paczki. Wydaje mi się, że jest to rejestrator jazdy, ale za chwilę się pokażę. Paczka była objęta procedurą celną, ale została zwolniona bez opłat ze względu na niską wartość. No i proszę, wzięliśmy kartonika pudełko. No i tak to wygląda z tej strony. Mamy rejestrator ładny, samochodowy. Widzimy tutaj. I tutaj możemy sobie przeczytać parametry, jakimi się może pochwalić ten rejestrator. Widzimy format JPEG. Mikrofon jest wspierany, tak. Dobra, zobaczymy, co kryje środek tego kartonu. Więc proszę, sam rejestrator jest no niedużych rozmiarów. Myślałem, że będzie troszeczkę większy. Tu mamy panel, na którym będą wyświetlane nasze komunikaty, możemy operować, przyciski funkcyjne, jak i też po drugiej stronie też przyciski nawigacyjne. Tu mamy gniazdo, z tej strony kartę, tu do podłączenia jakiegoś interfejsu. Prawdopodobnie tego coś, co tu mamy. Czyli tutaj. Jest ładowarka, która może czerpać prąd z zapalniczki, z gniazda zapalniczki. I tu jest końcówka USB, ta większa, mniejszy format. I proszę bardzo, tu możemy sobie właśnie wpiąć. Jak to pracuje, to sprawdzimy po jakimś czasie. Proszę, nawet jest nawet naładowane, o dziwo, po takim czasie uruchomiło się bardzo szybko. Mamy tu menu kontekstowe. Może rozdzielczość nie jest jakaś porażająca z tego, co widzę, tego wyświetlacza. Dosyć przeciętna. Tu możemy sobie ponastawić właśnie, z jakimi rozdzielczości będziemy nagrywać, z jaką jakością. No, bateria. No dziękuję, to pobawię się później. Trzeba będzie jednak mimo wszystko naładować. Bateryjka, z tego co widać, chyba jest tylko, żeby podtrzymać urządzenie przez jakiś drobny moment bez ładowania, a w codziennym użytku prawdopodobnie musi być na stałe podpięte do źródła energii, czyli do naszego gniazdka zapalniczki. Lub też nie wiem, czy ktoś stosuje jakieś inne obejścia tego podpięcia bezpośrednio z akwatora. No nie wiem, być może tak też się da zrobić. No ale dziękuję, niedługo potestujemy to sobie bliżej, przyjrzymy się, może zobaczymy, jakie oprogramowanie można do tego wgrać, które poprawi funkcjonalność tego urządzenia. No to wszystko już za chwilę. Dziękuję. No i jeszcze pozostałe elementy, nie zapomniał. Czyli mamy przyssawkę do szyby. Powinno to działać. I kabele, o których nie wspomniałem. Czyli no, USB w dwóch formatach. Jak widzimy, tradycyjne i mini.
I to by było tyle na chwilę obecną. Jeszcze, o jeszcze, mam wszystko. Mam jakąś instrukcję krótką. Oka tak i jest jeszcze proszę po rosyjsku. Po angielsku też jest, po włosku bodajże. W jakim językach instrukcja się znalazła. No i chiński oczywiście też jest, wszystkim znany mandaryński.